Będzie o głosach, to będzie o głosach. Słyszysz to, tobie pewnie też się zdarza i słyszysz głos, który czasem jeszcze przeszkadza ci. Mówi w twojej głowie rzeczy, które sprawiają, że jesteś zniechęcony, bo na nie nastawiają cię. Gdy tak masz, zamiast słuchać głosów, znajdź dobre intencje. Znajdź na wszystko sposób, tak poprzez inwencję. Bo dziękuj doradcom, są niepotrzebni więcej, bo liczy się tylko to, że ciągle tętni serce. A każdy głos, który będzie cię dołowo kłamie, więc wypierdol go z głowy i o nim pochowaj pamięć. Wiem, że jesteś już gotowy, by powoli słowa zamieść i usunąć złe gadanie, dobry głos od nowa na nie. Dlatego nie chce mi się, dlatego to za trudne. Głos mówi coraz ciszej, ty weź go schowaj w trunę. Włóż sobie lepszy głos, jak się nie podoba tamten. Na refren pójdzie z samplem, powtarzaj go jak mantrę. Możesz wywalić je, nie, każdy już to wie. Głosy złe, powiedz im dosyć, a szybko opuszczą cię. I zamiast gadać wciąż do siebie o tym, jak jest źle, zacznij szukać dobrych głosów, w ten sposób odnajdziesz je. Możesz wywalić je, nie, każdy już to wie. Głosy złe, powiedz im dosyć, a szybko opuszczą cię. I zamiast gadać wciąż do siebie o tym, jak jest źle, zacznij szukać dobrych głosów, w ten sposób odnajdziesz je. Panie i panowie, w dniu dzisiejszym oficjalnie uwalniamy się od schizofrenii i wypierdalamy z głowy wszystkie niepotrzebne nam głosy. A może jeszcze rano cię budzi głos zmęczony i zaspany. Mówi sorry, ale to ty tylko pomysł, odpuszczamy to zły pomysł, odpuść plany. A my znamy w środku zamysł, zobacz co tu kotku mamy. Odkrywamy pokój bramy, my już tak po prostu mamy, że działanie głosu znamy. Motyw jest po prostu znany, nie chcemy, nie posłuchamy. To przypadek rozmuchany, że jest wiele osób znanych, co mimo rozgłosów, a my wciąż słuchają głosu mamy. A my życie wciąż tu pchamy, nie wciśnięci w losu ramy. Wszystkie bramy rozsuwamy, prawdę prosto z mostu damy. Jest tak od początku, a my dalej się w porządku mamy. Mamy talent głosów samych, które dają moc, słuchamy. To jest kwestia wzrostu ramy, tobie dobrych głosów gramy. W rytm melodii osłuchanych, każdą nocą dosną granych. Zobacz, głowie spokojamy, złe głosy porozkurwiamy. Aby zamiast popsuć plany, bez gadania odczuć zmiany. Możesz wywalić je, nie, każdy już to wie. Głosy złe, powiedz im dosyć, a szybko opuszczą cię. I zamiast gadać wciąż do siebie o tym, jak jest źle, zacznij szukać dobrych głosów, w ten sposób odnajdziesz je. Możesz wywalić je, nie, każdy już to wie. Głosy złe, powiedz im dosyć, a szybko opuszczą cię. I zamiast gadać wciąż do siebie o tym, jak jest źle, zacznij szukać dobrych głosów, w ten sposób odnajdziesz je. Próbuj sobie odpowiedzieć, gdy pytasz, jak się zachować. Ta próba wprost dowiedzie, odpowiedzi nie ma w słowach. I musisz wciąż to wiedzieć, myślenie trzeba schować. Uwierzyć odtąd w siebie, by móc się zrelaksować. By akcje trawiały nam sedno, by oczy widziały na pewno. I po tym błyszczały jak srebro, byś po tym był cały na zewnątrz. By te co wytrwały tam wewnątrz, uczucia dawały nam pewność. Za chwilę stawiały nas w jedność, te nie spalały jak drewno. I po co masz do siebie gadać, głosom znaczenie nadać. By głupi osąd miał cię posądzać, że przesadzasz. Ucisz w głowie motłoch, to wręcz żenada, że dajesz głosom mocną, by mogły tobą władać. Teraz uciszasz je wiatru, nabierasz w żagle. I każda rzecz pozbawiona oceny jest jak magnes. Wzrok niemylony głosem uwierzcia prawdę. I w końcu widzisz świat taki, jakim jest naprawdę. Możesz wywalić je, nie, każdy już to wie. Głosy złe, powiedz im dosyć, a szybko opuszczą cię. I zamiast gadać wciąż do siebie o tym, jak jest źle, zacznij szukać dobrych głosów, w ten sposób odnajdziesz je. Możesz wywalić je, nie, każdy już to wie. Głosy złe, powiedz im dosyć, a szybko opuszczą cię. I zamiast gadać wciąż do siebie o tym, jak jest źle, zacznij szukać dobrych głosów, w ten sposób odnajdziesz je. Wiesz, bez patosu, po prostu pozbądź się głosu. Teraz przestajesz słuchać głosów i teraz przestajesz słuchać głosów. Masz tylko takie, jakie chcesz. Masz tylko takie, jakie chcesz. Bo to są głosy. Tych złych mamy już dosyć. A tak właściwie to o jakich głosach my tu rozmawiamy?